Dziś wezmę pod lupę powody, które motywują firmy do podjęcia decyzji o migracji do chmury. Dlaczego firmy migrują do środowisk cloud? Powodów jest bardzo wiele, jednak z moich obserwacji i rozmów z klientami wynika, że niektóre z nich powtarzają się zdecydowanie najczęściej. Oszczędności, elastyczność i łatwość zmian, bezpieczeństwo, przestarzała infrastruktura, szybki wzrost. Pierwszym, najczęściej spotykanym przeze mnie powodem są oszczędności. Jeśli dokonamy gruntownej analizy kosztów związanych z utrzymaniem tradycyjnej infrastruktury IT wraz z kosztami pośrednimi, czyli z czynnikiem ludzkim i serwisem, a następnie porównamy je z usługą w chmurze, prawdopodobnie okaże się, że bilans wskazuje jednoznacznie na korzyści finansowe z migracji do środowisk cloud. Drugim, powszechnym czynnikiem wpływającym na decyzję o migracji do chmury są łatwość i elastyczność zmian. Potrzeba eksperymentowania, testowania nowych projektów i rozwiązań programistycznych jest możliwa ad hoc właśnie w przestrzeni cloud. Nasze nowo uruchomione projekty możemy zarówno szybko skalować, jak i kasować i to bez ponoszenia żadnych konsekwencji. Tak zautomatyzowana praca to zupełnie nowa jakość w podejściu do zarządzania zasobami IT. Na miejscu trzecim jest bezpieczeństwo. Niezwykle ważny, jeśli nie priorytetowy powód. Chmura rozwija przed nami całą gamę rozwiązań, których możemy użyć w celu zabezpieczenia usług i aplikacji. Dokonując wyboru w tym zakresie, warto zasięgnąć opinii doświadczonych ekspertów, którzy doradzą, jak najlepiej wykorzystać możliwości oferowane przez dostawców usług chmurowych. Do analiz i zastanowienia się nad zmianą skłania także przestarzała infrastruktura. To idealny moment na ponowne obliczenie kosztów i postawienie pytania, czy inwestujemy w nowy sprzęt, czy migrujemy. W tym przypadku wniosek ponownie często nie pozostawia wątpliwości. Piątym i ostatnim, najbardziej popularnym impulsem do zmian jest strategia szybkiej ekspansji. IT nie może pozostać w tyle za biznesem, który z kolei powinien stale rosnąć i rozwijać się. Niezależna infrastruktura dostępna na żądanie to idealne rozwiązanie dla organizacji o coraz większym rozproszeniu geograficznym lub firmy powstałej wskutek przejęcia czy fuzji. Dostęp do nieograniczonych zasobów IT może okazać się kluczem do sukcesu. A Ty? Czy myślałeś już o tym, co i w jaki sposób warto zmigrować do chmury? Pamiętaj, że tylko solidna ocena sytuacji pomoże podjąć Ci słuszną decyzję i wskazać najlepszy kierunek. Jeśli to, co właśnie powiedziałem, Cię przekonuje i zastanawiasz się, czy któryś z tych powodów pasuje do sytuacji Twojej firmy, skontaktuj się ze mną. Chętnie pomogę Ci w ramach bezpłatnych konsultacji. Wystarczy, że zarejestrujesz się na stronie drogadochmury.atende.pl, zostawisz komentarz pod postem lub po prostu do mnie napiszesz.